Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w Dunstable, w sali teatralnej przy Polskiej Parafii i przygotowujemy się do przedstawienia muzyczno-poetyckiego. Zaprosiliśmy specjalnych gości. Tytuł naszego wieczoru to Biblioteka Zagubionych Memuarów. Będziemy szukali znaczenia słów, próbowali nazwać rzeczy ich imionami. Wśród gości jest znana polska poetka Grażyna Wojcieszko, która specjalnie przyleciała do nas z Polski. I jest grupa fantastycznych ludzi, którzy tutaj wokół Teatru Katarzis, prowadzonego przez Dorotę Górczyńską-Bacik w Dunstable, skupili się po to, żeby kultywować polskie słowo i tworzyć sztukę, tworzyć teatr, tworzyć poezję. Zadajmy sobie pozornie banalne pytanie, czy zauważamy, jak mija szybko czas. Czas mija mimo nas, obok nas, a my czasami gubimy sens słów. Warto zastanowić się, czy te słowa istnieją, czy one są, czy tylko pozostały zapomniane. Zajrzyjmy w serca, zajrzyjmy do wierszy, sięgnijmy po poezję i muzykę. Będzie z nami też Piotr Zeidler, znakomity muzyk, założyciel grupy Zoo Café, zaśpiewa swoje ballady. To są goście specjalni, a gospodarzami będą Dorota Górczyńska-Bacik, Błażej Szuman, Alek Wróbel, Wiesław Fałkowski, czyli ja, i na fortepianie będzie grała Wiktoria Ćwik. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłem, muszę spojrzeć do ściągi. Jest nas spora grupa, wybaczcie. No jest to oczywiście Remi Juśkiewicz, też jeden z organizatorów i nasz nadworny muzyk, można tak powiedzieć. Komponuje muzykę między innymi do spektakli Doroty Górczyńskiej-Bacik w reżyserii Doroty Górczyńskiej-Bacik. No, to są wykonawcy. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawili przy lirycznym tonie, który ze sceny popłynie. Cieszę się, że mogę z Państwem być. Miłego wieczoru. Witam serdecznie. Przyjechałem ze Slau. Przedstawić się powinienem? Błażej Szuman chyba się powinienem przedstawić. Nie wszyscy mnie znają. Przyjechałem tutaj wspólnie ze znajomymi zrobić małą taką imprezkę. Trochę będzie sentymentalnie, może trochę wesoło. Zobaczymy. Cieszę się, że jestem znowu tutaj wśród wszystkich. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w sali parafialnej w Dunstable. Mam przyjemność wystąpić dzisiaj wśród grona wspaniałych polskich poetów, wspaniałych polskich tekściarzy. Wczoraj mieliśmy taki mały debiucik w Londynie, w Muzeum Generała Sikorskiego. Bardzo duże wyróżnienie dla nas. Dzisiaj jesteśmy jakby tutaj u siebie, można powiedzieć. Stres odrobinkę mniejszy, trema jakby też. Natomiast no, liczymy, że będzie wspaniała zabawa. Myślę, że te nasze spotkania mają ogromny sens, bo każdy z nas jest emigrantem i to nam przybliża jakby naszą Polskę, pozwala nam rozwijać się i zapomnieć o codzienności szarego życia. Pozdrawiam wszystkich. Hej. Dzień dobry. Jak strasznie się cieszę, Remi, że widzimy się w Londynie, a właściwie nie w Londynie. Gdzie my jesteśmy? Dunstable, jakieś 50 km od Londynu. No i właśnie tutaj zorganizowano dla nas, tak można powiedzieć, wieczór poetycko-muzyczny. Ja jestem zaszczycona, że zostałam tu zaproszona, bo cóż zrobić, jak taki wspaniały przyjaciel zaprasza. Remi, co dzisiaj będziesz grał? No dzisiaj
piosenki wszystkich poetów, którzy znajdą się na scenie. Łącznie z twoimi, Grażynko. No, ja jestem bardzo ciekawa, może Remi mnie czymś zaskoczy, jakąś nową piosenką. Remi jest jednym z najbardziej twórczych muzyków, których poznałam w ostatnim czasie. Piosenki mu się rodzą jak grzyby na deszczu i ciągle o 3 w nocy bim bim, tutaj jakiś messenger do mnie, a tu buf, nowa piosenka. Jakie masz plany, Remi, co tam będzie? Zaśpiewam z każdego, których dzisiaj zobaczymy, poetów, 2-3 piosenki. No tyle, to jest moja prezentacja. Będzie też muzycznie Piotrek Sajder z nami. On też pokaże swoją twórczość. Coś nowego w Dancetable. No właśnie, coś nowego, a ja się cieszę. Ja jestem, jakby ktoś się pytał, Grażyna Wojcieszko, poetka, która chwilowo mieszka w najpiękniejszym miejscu na świecie, czyli w Czarcie Krzywogońca, to tak wygląda. Zapraszam, tam się dzieją cuda. Tam właśnie zapłodniłam Remiego i od tego czasu piszę piosenki codziennie nową, piękną. A wygląda... Aż się boję tam wybrać ponownie. No właśnie, bo co to będzie? Napiszę kolejnych 100 piosenek. W Czarcie Krzywogońca jest wszystko możliwe. Dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. W imieniu twórców, jak i organizatorów pragniemy zaprosić Państwa na widowisko poetycko-muzyczne Biblioteka Zagubionych Memuarów. Zacznę od pytania, które tylko pozornie wydaje się być banalne. Zauważyliście Państwo, jak szybko płynie czas? Dni mijają nas obojętnie, przechodzą obok. Jakby nas nie było, jakby jutro miało nigdy nie nadejść.
przecież tyle miało zostać jeszcze wypowiedziane. Tyle jest nienapisanych wierszy, niewypowiedzianych słów, niezaśpiewanych ballad. Niewypowiedziane słowa gubią sens. Zaciera się obraz. Tracimy możliwość dostrzeżenia otaczającego nas świata. Zapraszamy dzisiaj Państwa do Biblioteki Zagubionych Memuarów, aby wspólnie szukać zagubionych, zaginionych znaczeń. Sięgnijmy do poezji, odnajdźmy słowa. One nie zginęły, są, istnieją i brzmią, lecz gdy pozostaną na zawsze niewypowiedziane, zagubione, albo co gorsza, zapomniane, jak pomogą nam w nazywaniu rzeczy? Jak pomogą nam w nadawaniu adekwatnych imion? Kochani, w naszych poszukiwaniach pomogą nam wyjątkowi goście. Na naszą scenę zapraszam panią Grażynę Wojcieszko, poetkę. Poetkę należącą do najczęściej tłumaczonych współczesnych poetek polskich. Założycielkę fundacji promującej poezję i sztukę Czart Krzywogońca. Piotr Zeidler, kompozytor, autor tekstów i wykonawca balli. Założyciel grupy Zoo-Café. Są z nami pełniący dzisiaj rolę gospodarzy biblioteki Dorota Kuczyńska-Bacik. Poetka, aktorka teatralna, malarka, scenografia z jej obrazami, reżyser i dyrektor teatru Katarzys Danstab. Aleksy Wróbel, poeta, założyciel grupy artystycznej Kampę w Londynie, od wielu lat mieszkańcy w Anglii. Remi Juśkiewicz, kompozytor, aranżer, wykonawca piosenek literackich, uczestnik projektu poetycko-muzycznego Remien Falco i nasza młodziutka przyjaciółka Wiktoria Ćwik, która będzie pięknym takim akcentem klasycznej muzyki wzbogacała nasz dzisiejszy wieczór. Oraz Wiesław Fałkowski. Poeta, autor tekstów piosenek, fotograf, bloger, uczestnik projektu poetycko-muzycznego Remi & Falco oraz Błażej Szuman, poeta, dyżurny satyryk Polski w Londynie, piszący także i piękne limeryki. Drodzy moi, czy pamiętacie, każdy z nas, czy to chłopiec, czy dziewczynka, kiedyś mieliśmy w latach szkolnych pamiętniki. Jeśli ktoś nie miał, to niech się nie przyznaje i siedzi cicho. Wpisywało się do tych pamiętników jakieś czasami bzdurne, zupełnie bez sensu wierszyki, teksty. I to się mówiło, wpisałem się ku pamięci. Minęły lata, te lata mijają tak obok nas, albo mimo nas i niewiele w pamięci pozostaje. No ale tak jest, że niektórzy z nas nadal piszą takie pamiętniki. Więc już dla
niepoznaki, nazywają je wierszami. Grzesynko, ty przyleciałaś do nas dwa dni temu bodajże, prosto z ciepłej Kalifornii, via Bruksela. Cieszę się bardzo, że możemy ciebie gościć tutaj na naszej scenie. Może zacznijmy od tego, bo bardzo zainteresowała mnie twoja najnowsza książka Animalki. Zacznijmy od tego, że powiesz może parę słów, a potem poprosimy, żebyś zaprezentowała swoje wiersze, dobrze? Witam Państwa serdecznie. Jestem zaszczycona, że mogę tu spędzić parę minut w takim doborowym towarzystwie. Dziękuję gospodarzom. Tutaj cały pomysł chyba tego wieczoru to Wiesiu, Remi i Dorotka. Święta Trójca, tak? Jesteście Państwo w bardzo dobrych rękach. A tymczasem są też inne organizacje. Ja zanim powiem o Animalkach, to powiem o jednym z niesamowitych miejsc, w którym zamieszkałam, to jest Krzywogoniec. Na mapie Polski to jest gdzieś tam w Górach Tucholskich, taka mała plamka, ale to jest miejsce, w którym każdy, kto ma ochotę zostać artystą, jak chwilę pobędzie, to już wyjeżdżając nim jest. Także bardzo gorąco zapraszam do obejrzenia naszej strony internetowej, żeby Państwo doświadczyli przeżyć takich, których się nie przeżywa, normalnie nie będąc w czarcie Krzywogońca. Właśnie Remi tam przypadkowo zawitał, przyjechał Wiesiu, przywiózł Remiego i jak to, bardzo przepraszam, powiem to głośno, zapłodniłam Remiego i piszę tak piękne teksty. A Animalki to książka, którą nie mogę pokazać, bo zostawiłam w torebce, mam kilka egzemplarzy, z przyjemnością Państwu zadedykuję. To jest proza poetycka dotycząca kobiet, ale przedstawionych w formie zwierzątek. Każde zwierzątko ma swój charakterystyczny język i swoje przeżycia. No, niektórzy mówią, że bardzo feministyczne, ale ja mówię, że nie, bo ja feministką nie jestem. A że czasem się tam różnym panom dostaje w tej książce, no to takie jest życie. Wiesiu, czy ja mam czytać wiersze, czy nie? Jak ty uważasz? No ja myślę, że powinnaś coś przeczytać, żeby Państwo poznali trochę twoją twórczość. No po to się spotkaliśmy, żeby się trochę zaprezentować. Ja wiem, że ty masz takie bardzo różne wiersze. Jedne są takie, które wysyłałaś i do Miłosza, żeby powiedział, co na ten temat myśli, i są takie, które stały się bestsellerami w Europie, w Brukseli, w Paryżu, tłumaczone na francuski, między innymi. Masz mikrofon i czytaj. No więc dobrze, to zdradzę, co się wydarzyło wczoraj, bo tak tutaj program pisze, no to czytaj Grażyna te wiersze właśnie, co wysyłałaś do Miłosza. No i w połowie Wiesiu takim wybuchnął śmiechem, tak strasznym, że mnie nie, no to ja przerwę. No, poprosiłam Remiego, żeby, bo te wiersze są takie, o to jest ta książeczka, takie trochę jako licealistki, a myśmy się z Wiesiem w liceum poznali, ja już trochę ten wiek przekroczyłam i on się nie mógł opanować. Taka to była lotna poezja. A tymczasem wiersze, które powstały, gdzie one powstały? Właściwie powstały w Krzywogońcu. I one są takie dziwne. Przeczytam jeden, to jest Sen o tramwaju. Zaraz będzie potem spotkanie z panem Andrzejem, które się dokona w lesie. Sen o tramwaju. A gdyby tak wsiąść do tramwaju i pojechać tam, gdzie zaczyna się las. Ale nic nie podjeżdża, tylko przystanek pełen ludzi ruszył i pędzi. W tej prędkości widzę czerwone tramwaje, jak z nonszalancją rozbrykane mkną po torach. Chyba bawią się z przystankami wchowanego. Czy przystanki nie znajdują ich kryjówek? Usnęłam, śniło mi się, że potrafię fruwać i w przelocie wskoczyłam do wagonu. A tam siedzisz ty. A tam ktoś sprawdza bilety. To jest bilet dla tej pani. Recytujesz jak stary wiersz i zaraz dodajesz drugi wers.
wysiadamy na następnym przystanku. Czy to tam, gdzie zaczyna się las? No i to wszystko naprawdę w krzywowącu. I teraz posłuchajcie, co się w tym lesie dzieje. Habry i maki. Pan Andrzej wiezie mnie do tartaku przez las. Opowiada o strumykach, co plenią się w gąszczach. Nagle staje na mostku i pyta, czy się nie boję. Czy pani się nie boi tego nurtu pod nami? Wyjeżdżamy z dzikich zarośli na pola. Zrywa kłos zboża, podaje jak róże i pyta, czy można zrywać kwiaty? Czy można z pani uzrywać kwiaty na wianki? Pan Andrzej zagląda w oczy tak, jakby błękitem chciał zakręcić w głowie, a rzęsami skosić całe pole habrów. Potem ręką sięgnąć po wszystkie kwiaty w okolicy, na bukiety, wiązki, snopki. Zatrzymujemy się w lesie. Bierze moją dłoń, kładzie na pniu wielkiego drzewa i pyta, czy pani czuje, jak jest mokry. To od porannej rosy w lesie. Habry i maki zostały na polach. Pan Andrzej prosi, abym pamiętała o drzewie. Proszę pamiętać, że mokre pęcznieje i stęka. Odtąd byle deszcz nie daje mi spać. Dziękuję. Rafał? To ja zapowiem, bo to są teraz wiersze do tych tekstów, co wysłałam do Miłosza, a Wiesiu się śmiał, ale piosenki są piękne. No rzeczywiście, piosenki są piękne, bo to jest tak, proszę Państwa, że jak się do wiersza, nawet takiego wysyłanego do Miłosza, napisze muzykę, to ten wiersz nabiera dużo więcej wartości, dużo innych warstw znaczeniowych, to tak poloniści mówią. Ale jeszcze po prostu on robi cudowną muzykę do takich zwykłych słów. To jest to. O. Tych kilka słów. Cieszę się tylko, że żyję. Myśleć o tobie nie mam sił. Powietrza i słońca brakuje mi. Lecz gdy nadejdzie noc, to powiem ci znów tych kilka słów, tych kilka miłych słów o miłości, o sercu i dreszczu i o tym jak powstają wiersze z moich snów. To wszystko powiem ci znów. Takie dni też muszą być. Sama mi to powiedziałaś. Daj mi czas, kilka chwil. Powietrza i słońca brakuje mi. Lecz gdy nadejdzie noc, to powiem ci znów tych kilka słów, tych kilka miłych słów o miłości, o sercu i dreszczu i o tym, jak powstają wiersze z moich snów. To wszystko powiem ci znów, to wszystko powiem. Ja muszę zdradzić, że z Grażyną w Polsce, dokładnie w Poznaniu, nagrywamy materiał na płytę. I teraz zaśpiewam piosenkę, która ma być numer jeden. Zobaczymy, czy się spełni. Nie, w radiu. Tak,
zapominaj jej, zostaw te porywy serca gdzieś w zaułku wspomnień. Nie rób żadnych złudzeń, oddal każdą myśl, tęsknoty do szaleństwa oddal, nie mów, nie mów nic. Gdybym nie tęsknił tak mocno do ciebie, to mógłbym latać, być wszędzie, nawet w niebie. Wszedłbym do serca twego i tam się schował. Ty czułabyś me ciepło i co bym z tego miał? Nie mów o miłości, nie wspominaj jej, zostaw te porywy serca gdzieś w zaułku wspomnień. Nie rób żadnych złudzeń, oddal każdą myśl, tęsknoty do szaleństwa oddal, nie mów, nie mów nic. Daleko, daleko, daleko od ciebie, w hotelowym pokoju czuję się w niebie. Myślę o wszechświecie i o tym, dla kogo moje serce bije i co ja z tego mam. Nie mów o miłości, nie wspominaj jej, zostaw te porywy serca gdzieś w zaułku wspomnień. Nie rób żadnych złudzeń, oddal każdą myśl, tęsknoty do szaleństwa oddal, nie mów, nie mów nic. Jeszcze jedno, tak tutaj jest pozwolenie. A ty, pani reżyser, dziękuję. Nie masz tekstu pod ręką? W trakcie spektaklu zmieniają scenariusz, dobrze, że cię zastanawiam. Bo proszę państwa, bo nas tak emocje podnoszą, że... Szalejemy. Dobrze, czego się nie. Czy to będzie moja piosenka, czy rzęsy będą? To bardzo aktualny tekst, proszę, bardzo aktualny. Na temat rzęs, to dobrze, powiem, jak ten wiersz powstał. Rzęsy to są dwa wiersze. Jeden bardzo taki, ja wiem, z sierpnia chyba, a drugi chyba też z sierpnia, tylko tydzień później. Ja tak nieraz Remiemu wysyłam o północy. A może to cię tam zachęci, żeby coś napisać? Najwyraźniej sam jeden rzęsy nie wystarczył na piosenkę. Trzeba było dwóch wierszy, które tylko geniusz Remiego potrafi zamienić w coś takiego, co państwo teraz usłyszą. Ale to nie wszystko. W refrenie musicie mi pomóc, żeby trochę rozluźnić atmosferę. Śpiewać oczywiście. Tekst bardzo prosty. Puk, puk. Wszystko. Macie państwo okazję teraz prześledzić, jak Remi i Grażyna spędzają noce puk, puk. Przez internet. Jak widzisz, od trzech miesięcy mam twoje rzęsy. One bardzo poprawiają uczuć stan. Przepraszam, wtargnąłem we śnie, zabrałem ci je i nie wiem, jak się wraca do snu. Nie wiem nic, nie wiem i nie.
nie przyznam się. Może ja jeszcze śpię, może już się na dobre zbudziłem i nie wiem jak się wraca do snu. Raz, dwa, trzy, puk, puk. To puka miłość, delikatnie i po cichutku. Puk, puk. Zapraszam. Delikatnie i po cichutku. To nie było zaplanowane. Nawet się dobrze nie znamy. Nawet nie wiem. Zostanie z nami, czy? Ciepło się zrobiło. Tak, bo Grażyna przyleciała z Kalifornii, tam słońce świeci na okrągło i jak weszła na salę, mówi: słuchajcie, jest taka prośba, jak będzie mi zimno, to zejdę ze sceny do kaloryferów. Ale myślę, że to nasze serca tak grzeją, Grażyna, że dobrze się czuje z nami. Zostań w takim razie. Wiktoria, trochę klasyki teraz poproszę. Piękny walc sa minor, a teraz poprosimy Alka Brugla, naszego serdecznego przyjaciela, żeby zaprezentował część, odrobinkę, kawałeczek swojej twórczości. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że jestem tutaj po raz drugi. Cieszę się, bo publiczność jest gorąca, co pamiętam z ostatniego pobytu, więc myślę, że równie gorąco będzie dzisiaj. Ja wam muszę zdradzić, że myśmy już wczoraj mieli podobny wieczór. Piękny wieczór odbył się w Instytucie i Muzeum imieniem Sikorskiego. Był równie podniosły. Ja wprawdzie złamałem troszeczkę tą podniosłą atmosferę swoim zachowaniem i swoją wypowiedzią, ale też przebiłem moje koleżanki i kolegów w
proszę Państwa, prawdą wypowiedzi, bo ja jak przeczytałem, że to dotyczy tych memuarów, to poszukałem faktycznie w memuarach tych swoich prawdziwych historii. Zacząłem od narodzin, potem najważniejsza randka w życiu, potem ślub, a to towarzystwo tak się ślizgało troszeczkę po temacie. No i ja myślałem, że ja dzisiaj znowu coś Pan powiem z okresu dzieciństwa, ale dzieci na widowni, ja miałem dzieciństwo bardzo erotyczne, więc muszę ten temat niestety pominąć. A żebyście Państwo nie myśleli, że ja byłem taki po prostu taki troszeczkę no niedojrzały, to byłem bardzo dojrzałym dzieckiem. Podjąłem na przykład niezwykle ważną decyzję, którą konsekwencje ponoszę do dzisiaj. W piątej klasie podstawówki rzuciłem palenie. Do dzisiaj nie powiem. Także to jest godne podziwu. Proszę Państwa, więc pominijmy czas dzieciństwa, ale żeby coś inspirowanego moją prywatnością Państwu przeczytać. Mamy w rodzinie Czeszkę. To jest żona najmłodszego mego syna, więc temat czeski musiał się u mnie pojawić. Pozwólcie Państwo, że z czeskimi słowami pierwszy wiersz. To było latem na Trafalgar. Jeszcze okulary. Siedziałem na brzegu fontanny i patrzyłem na lwie zady. Podeszło blond zjawisko. Klasyczny mieszaniec. Po matce Marilyn Monroe, po ojcu Marlena Dietrich. Uśmiechnęła się niewinnie i zagaiła. Proszę was, panie, może to mi powiedzie, gdzie najbliższy biograf? Podrapałem się po głowie i zapytałem czystym angielskim. You repeat, can please? Widać, znała języki, bo od razu odpowiedziała. Biorę mi takowa wielka budowa z halą, kto se prometei na platno, dramata, komedię, pohatkę. Patrzyłem i słuchałem. Czeski film. W trosce o jej i mój zegarek bąknąłem nieśmiało sorry i przepraszająco kiwnąłem głową na pożegnanie. Odeszła z miną bogini boleści. W końcu zrobił wbrew Słowianin Słowiańca. Powoli znikała w tłumie, unosząc w nieznane zgrabne nogi, złote loki i ten ciepły, miękki, kobiecy ruch bioder. A mogło być tak pięknie. Dlaczego nie zapytała, gdzie jest Odeon? Zgodnie z umową śpiewam. Ja kolaboruję z każdym z tych artystów. Jestem kolaborant. Z Alkiem również. Chcę powiedzieć, że to jest jedyny tekst, którego nie zmasakrował. Taki romantyczny i musicie mi pomóc. Refren jest prosty, po co marzyć, gdy szczęście jest tak blisko. Marzyłem o kobietach z piedestału. Spojrzałaś na mnie. Marzyłem o wyczynach godnych Herkulesa. Uśmiechnęłaś się. Marzyłem o sławie artystów i wodzów. Powiedziałaś kocham. Marzyłem o bogactwie króla Salomona. Dałaś mi siebie. Raz, dwa, trzy. Po co marzyć, gdy szczęście jest tak blisko? Po co marzyć, gdy jesteś obok mnie? Najważniejsze jest to, co w zasięgu ręki, a jakby we śnie. Dotykam lekko twojej dłoni, by poczuć ciepło. Twe włosy niczym liście brzozy grają ze słońcem. Stopami odmierzasz odległość do nieba, aby było z nami. Wargami otwierasz bramy świata dla mnie i dla siebie. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Po co marzyć, gdy szczęście jest tak blisko? Bardzo ładnie, ale głośniej. Po co marzyć, gdy jesteś obok mnie? Cudownie.
najważniejsze jest to, co w zasięgu ręki, a jak gdybyś nie. Bardzo dobrze wam szło, no to jeszcze raz. Po co marzysz, że szczęście jest tak blisko? Po co marzysz? W zasięgu ręki, a jakby we śnie. Brawo, brawo. Więc, drodzy Państwo, ja wczoraj czytałem taką bardzo tkliwą poezję, wypełniony tą miłością, unosiłem się aż pod chmury, a w miłości są i łzy szczęścia, i łzy bólu, więc troszeczkę wiersz, w którym jest trochę pesymizmu również. Dramat prowincjonalny. Akt pierwszy. On był z tych, co to wszystko potrafią. Złota rączka. Ona z kuchennej makatki prała, gotowała, sprzątała. Było jak w bajce. Kochali się. Całowali, pieścili. Akt drugi. W życie zwykłych mężczyzn czarnookie Madonny wkraczają znienacka. On z tych, co to wszystko potrafią, nie potrafił się oprzeć. Nie wiedział naiwny, że czarnookie wyrywają serca. Akt trzeci. Ona zamknięta w trójkącie. Bóg, co ludzie, podeptana duma. Nie widziała wschodów i zachodów słońca. W nicości dnia tonęły nuty i barwy świata. Akt czwarty. Było, minęło. Ona i on na spalonej ziemi. Tu nie rosną kwiaty, nie śpiewają ptaki, nie szumią drzewa. Ich życie ma smak popiołu. Akt piąty. Odszedł. Ona dba o jego grób. Przynosi kwiaty, zapala świece po chrześcijańsku. Zakończenie. Miasto jeszcze śpi, upojone plotką i miłością jak M. Pierwszy promień słońca przebija ściany chmur, oszukuje tafle szkła i delikatnie pieści jej twarz. Ona jeszcze nie wie, że przyniósł jej bilet na drugie życie. Thank you.
Dziękuję, Wiktorio. Muzyka klasyczna to jest coś, co mnie tak porusza i często jest również inspiracją dla moich wierszy. A dzisiaj ta muzyka w wykonaniu Wiktorii jest takim mostem między nami, takim pomostem łączącym nas. Dzisiaj mamy okazję posłuchać i tej właśnie muzyki klasycznej, muzyki w wykonaniu wspaniałych naszych przyjaciół, piszących muzykę do naszych tekstów. A teraz, proszę Państwa, Bożej Szuman. W programie napisaliśmy, że Błażej jest takim dyżurnym satyrykiem polskim w Londynie i rzeczywiście pisze znakomite utwory satyryczne, a pisze też piękne liryki. Błażej, co dzisiaj nam zaprezentujesz? Oddaję Ci mikrofon. Dzisiaj zaprezentuję dwa wiersze. Jeden napisałem dzisiaj i jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Tak specjalnie. Ten wiersz będzie taki raczej związany z moimi przeżyciami. Niektórzy wiedzą, niedawnymi całkiem. Niektórzy pewnie już wiedzą, że przez lata, długie lata nie znałem swojego prawdziwego ojca, a cud sprawił, że w zeszłym roku dowiedziałem się o jego istnieniu, a on o moim, bo też nie wiedział, że ma syna. I o tym traktuję wiersz. Ile jeszcze jest... Mimo to, żeśmy się nie widzieli przez 40 parę lat nigdy w życiu, ile można zauważyć podobieństw w gestach, nie tylko w wyglądzie, w gestach, ile jest zapisane w genach, jak to mówią, niedaleko padło jabłko od jabłoni i o tym traktuje dzisiejszy wiersz. To są te zagubione memuary. Właśnie. Ale to nie jest satyra. Nie, to nie będzie satyra. Później będzie taki lekko satyryczny. Twoja iskra. Jesteśmy jak dwie krople wody. Jak jabłka z tej samej jabłoni. Ty już ciut podstarzały. Ja już nie jestem młody. I ten sam ogień w nas płonie. Jeszcze wczoraj ciebie nie znałem. Ty nie wiedziałeś o moim istnieniu. A ogień mój wykrzesany matki i twoim kamieniem. Jabłko zawsze spada niedaleko jabłoni i bywa liśćmi przykryte przez jesień. Jest, chociaż jest niewidoczne. A kiedy wiatr te liście rozgoni, jabłko się znów w górę uniesie, na drzewo genealogiczne. Teraz troszeczkę z humorem. Częste kłótnie w małżeństwach są i małżeństwa się do siebie nie wzywają. To są tak zwane ciche dni i o tym właśnie traktuję wiersz. Była cicha woda i ściszone noce. I czasem bym wolał tak po prostu śnić. Niech hałas się zbudzi, głośno łomoce, bo ja tak nie lubię, gdy są ciche dni. Ty się nie odzywasz i ja milczę w kontrę. Tydzień już tak trwamy, oboje w zaparte. Cisza między nami się zaczęła w piątek, a dziś po dniach siedmiu, jak nie liczyć, czwartek. Cisza to pół biedy, bo gdy przejdę bokiem, niby patrzę w dywan i zęby zaciskam. Ty pomalowałaś wszystkie ściany wzrokiem, choć dłoń moja twojej była bardzo bliska. Niewiele brakuje, aby ktoś niechcący otarł się lub musnął, choć tkaniną zwiewną. I słów mi zaległo, ba, zdań całych żrących, bo im nie pozwalam wyjść z gardła na zewnątrz. A i pewien jestem, że cierpisz tak samo. I w gardle też ciebie żre śluzowa błona. Gdyby
nieupartość, co stanęła bramą, wpadlibyśmy sobie spragnieni w ramiona. Leżę obok Ciebie i łączy nas ciepło, które między nami w Celsjusze wciąż wzrasta. Coraz przyjemniejsze staje się to piekło. I myśl mnie ogarnia, żeby rzec już basta. W końcu równocześnie obrót twarzą w twarz. I jak dwie pijawki zassani ustami, jakby po raz pierwszy, choć niezły był staż, pobijamy rekord przekraczania granic. I choć też w milczeniu, z wyjątkiem oddechów i towarzyszących oddechom tym głosów, czasu mając wiele, to w wielkim pośpiechu godzimy się razem w najpiękniejszy sposób. Ulga jak po bólu, który nagle odszedł i my rozmawiamy tak jak kiedyś, znów. Już nie pamiętając, że kłótnie najgorsze to te, co są ciche i nie mają słów. W kółko się kręcę. Tekst napisał Błażej Szymon. Kiedy lata stają się chwilą, miłość to była czy nie? Może to tylko taka inna przyjaźń, a może sen? Bo miłość musi być czymś więcej niż spacer i splecione ręce. Może los wygraną zgubiłem i w kółko się kręcę. Gdy znienacka spadnie deszcz, powieje chłodny wiatr, może wtedy zaświeci słońce po przeciwnej stronie. Bo miłość musi być czymś więcej niż spacer i splecione ręce. Może los wygraną zgubiłem i w kółko się kręcę. Tęczowy blask i chłodny wiatr. Bo miłość musi być czymś więcej niż spacer i splecione ręce. Może los wygraną zgubiłem i w kółko się kręcę. Może los wygraną zgubiłem i w kółko się kręcę. My mamy tę przewagę, że jak już się dowiemy do mikrofonu, jak to się mówi, to mamy możliwość powiedzenia paru słów. Remi tylko na razie śpiewa to, co my napisaliśmy i co on skomponował, ale dajmy Remiemu teraz możliwość i możesz powiedzieć, co chcesz, a nawet zaśpiewać, co chcesz. Cześć wszystkim. Słuchajcie, napisałem pierwszy tekst w życiu. Po polsku. Cały czas oszukiwałem po angielsku. No, muszę powiedzieć, że inspiruje mnie moja żona Wiola, tutaj siedzi niedaleko. I my żyjemy zgodnie od ponad 30 lat, cichych dni w ogóle nie było. Podróżuję myślami po niebie, snuję plany na jawie i we śnie. Mam też plan w stosunku do Ciebie, ale teraz jest jeszcze za wcześnie. Jest za zimno, poczekam na wiosnę. Teraz śpi moje samotne serce. Pogubione, mało radosne i dlatego jest jeszcze za wcześnie. Długi sen, on być może pomoże mi w tym. Oby zechciał tu przyjść.
pozwolił mi z tobą w nim być. Podróżuję myślami po niebie, snuję plany na jawie i we śnie. Wiem, że nikt nie zastąpi mi ciebie, ale teraz jest jeszcze za wcześnie. Długi sen, on być może pomoże mi w tym. Oby zechciał tu przyjść i pozwolił mi z tobą nim być. Wiem, że nikt nie zastąpi mi ciebie, ale teraz jest jeszcze za wcześnie. No i ja muszę pogratulować, bo to pierwszy raz słyszałem twój tekst tak napisany zupełnie samodzielnie. Myślę, że będę wyrazicielem tutaj wszystkich piszących, że to dobre było, fajne, podobało się. Słuchajcie, a teraz no, z nieukrywaną radością i satysfakcją poproszę Dorotę Gruczyńską-Bacik o zaprezentowanie swojej twórczości. Ja tylko powiem, że tam jest taki stół. Dorota jako gospodyni teatru Katarzys, dyrektor tego teatru, reżyser i twórca i pomysłodawca, dzisiaj specjalnie dla was zrobiła też kanapki własnoręcznie, tam są na tym stanie. Z kurczakiem i wołem. Dorota, proszę bardzo. Dorota jako dyrektor i reżyser ma swój własny mikrofon. Nie mojego. Tak, kochani, zatem kto mnie zna, to wie, że wiersze o miłości, no tam pewnie coś znajdę, ale chciałabym wam opowiedzieć jedną anegdotę dotyczącą wiersza, który no nie jest o miłości, ale tam, gdzie jest miłość, gdzie są ludzie, tam jest także i prawda samotność. Zanim przeczytam wiersz, opowiem historię. Wiesz, jak przyjechał, jak się zdecydował przyjechać do nas do Anglii, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mieszkał przez jakiś czas u nas w miasteczku w Berkhamsted. No i pewnego dnia po kolacji, a to było lato, ja taka strasznie podekscytowana, pytam się, Wiesiu, masz jakieś plany? No nie, nie mam. A co? To chodź, pójdziemy na spacer. Zabiorę cię w takie wspaniałe, fantastyczne miejsce, moje ulubione. Wow, nie no, to fajnie. A gdzie idziemy? Na cmentarz. Wiesiu się tak na mnie popatrzył i tak wszystko w porządku. Nie, nie, Wiesiu, dobrze, przepraszam, ja ci muszę opowiedzieć historię. Ja w jeden tydzień wcześniej przypadkiem trafiłam właśnie na cmentarz, który jest taki magiczny. Położony jest w środku lasu. Stoi tam ławeczka wśród drzew pod topolą. I tam doświadczyłam takiego, nie wiem, mistycyzmu. To było coś absolutnie niesamowitego. Cisza, której wtedy potrzebowałam, właśnie na mnie spłynęła i ja się chciałam z Wiesiem podzielić, ponieważ no, twórczość, jaką mamy wspólnie, jest dość... Remik powiedział, że jest cmentarna i stąd właśnie ta historia, dlatego ten wiersz, wybaczcie, nie będzie o miłości, ale jest taki dla mnie też bardzo, bardzo bliski. Wśród kamiennych płyt na ławeczce cmentarnej szukałam dzisiaj człowieka. Tu, gdzie tylko ptaki echo niosą, a cisza wstydzi się krzykiem, obecność zatrzepotała skrzydłami i przysiadła na kamieniu. Wieczne odpoczywanie tobie smutku bezcenny, szeptałam.
gołąb zerwał się do lotu. Nie boję się już wysokości, ani umierania z miłości, milczenia, ciemności, strachy na lach. Jedyne, co mnie przeraża, to myśl, że jutro mogę przestać. Mogę przestać pamiętać, że już się nie boję. Aniele Boże, stróż mój, co tak wiernie przy mnie trwasz? Usiądź, odpocznij w końcu. Aniele Boże, stróż mój, co tak wiernie przy mnie trwasz? Usiądź, odpocznij. A teraz głowę swoją wystrz na moim ramieniu i pozwól choć raz kołysać się do snu. Jedyne, co mnie przeraża, to myśl, że jutro mogę przestać. Mogę przestać pamiętać, że już się nie boję. Aniele Boże, stróż mój, co tak wiernie przy mnie trwasz? Usiądź, odpocznij w końcu. Aniele Boże, stróż mój, co to tak wiernie przy mnie trwasz? Usiądź, odpocznij. No i troszkę pomóżcie mi. Poznaliśmy się dzięki takim portalowi Kształty Słów. To jest portal poetycki na Facebooku. I ten wiersz był wierszem warsztatowym. Ja troszkę przekornie, to był warsztatowy wiersz odnośnie walentynek. Trochę zrobiłam na przekór. Wymyśliłeś mnie sobie. Ubrałeś w kolorowe obrazki, po czym spisałeś niczym powieść. Zamknąłeś w idealnych rymach, bez zezwolenia na najmniejszy błąd. Wtedy, gdy pachniałam jeszcze nowością, sięgałeś po mnie codziennie, aby z namaszczeniem zatapiać się w swojej poezji, kontemplować ją, rozkoszować się. Byłeś twórcą idealnym, a ja dumą twojej kolekcji. Teraz, po latach, gdy atrament już nieco wyblakły i ilustracje dawno nieaktualne leżą gdzieś między prozą życia i archeologią na dolnej półce twojego życia. Dziękuję.
nas teraz taki właśnie pomost. Prosimy bardzo. Żeby zaprezentował swoją twórczość. Tak naprawdę od Wiesia właśnie zaczął się cały projekt Remient Malko i bardzo się cieszymy, że się zaczął, bo możemy brać w nim udział, być jego częścią, być tutaj razem z wami wszystkimi kochani. Także Wiesiu, zapraszam. Ja powiem tak, że Wiktoria oprócz tego, że gra pięknie muzykę klasyczną, również uczestniczy w pewnym sensie, no nie w pewnym, no, w całym sensie, no, w projekcie Remient Falco, dlatego że za kamerą stoi znakomity fotografik Daniel Cichy, on tam kiwa do Państwa, brawo dla niego. I Daniel przygotował materiał do teledysku, który powstaje. Dorotka napisała tekst, Remi muzykę, a Wiktoria bierze udział w tym teledysku i przepięknie się prezentuje się tam jako aktorka. Także brawo jeszcze raz dla Wiktorii. No i teraz przyszła kolej na mnie, żebym jakąś anegdotę opowiedział też, coś ciekawego. Ja powiem,
nie wiem, czy to Państwa zaciekawi, ale opowiem o tym, jak my się tu wszyscy na tej scenie znaleźliśmy po kolei. Grażyna wspomniała już, że jesteśmy, że znamy się od dziecka. Znaczy od dziecka nie w tym sensie, że razem się w piaskownicy nie bawiliśmy, ale spotkaliśmy się w liceum w Bydgoszczy. Żeby jakoś tak śmiesznie było, to muzeum było sportowe, a my chodziliśmy do muzeum, znowu powiedziałem muzeum, tak? Na wczorajsze spotkanie w muzeum. Ja się pogniewam, przepraszam. Żadne muzeum sobie nie życzy z przodu liceum, proszę Państwa, i z tyłu liceum. Tak jest, potwierdzam. No więc spotkaliśmy się w liceum. Mieliśmy wtedy, nie wiem, po 15 lat chyba. I żeby było śmieszniej, muzeum było... Utrwaliło mi się to. Liceum było sportowe, co widać po naszych sylwetkach nadal, że jesteśmy wysportowani. Natomiast klasa była, żeby było śmieszniej, jeszcze bardziej matematyczno-fizyczna i żadne z nas nie przypuszczało, że kiedyś będziemy pisali wiersze, sądzę, wtedy. Także znamy się długo, długo. No i potem po jakimś czasie, po wielu, wielu latach połączyła nas miłość. Miłość do poezji oczywiście. No i tak się tu czas do czasu spotykamy i coś tam razem robimy. Remiego poznałem również już wieki, wieki temu w miejscowości Inowrocław. Tam Remi prowadził taką fajną knajpkę, gdzie były znakomite syberyjskie pierogi. Ja tam chodziłem na te pierogi i któregoś dnia Remi mówi do mnie: słuchaj, jest taka sytuacja, że ja zaprosiłem pana Jurka Połomskiego i on tu będzie miał koncert, zrób jakąś tam scenografię. No to ja wziąłem parę desek, postawiłem stolik, butelkę brandy i mówię, będzie Jurek zadowolony. I chyba był zadowolony, wszystko się uda. Światło, tak, rzeczywiście światło było. To było tak. Potem kolejną osobą, którą poznałem, był Błażej Szuman. Tak na żywo poznałem, bo wszystkich znałem z internetu, tak jak tutaj siedzimy. Błażeja poznałem na imprezie w Warszawie, gdzie zostaliśmy zaproszeni jako młodzi, dobrze zapowiadający się poeci. Młodzi, tak. Z naciskiem właśnie na to młodzi. Tak się poznaliśmy z Błażejem. Dorotkę poznałem przez internet. Dorota wspomniała o kształt. Tak, tak, to jest takie modne właśnie, że na Facebooku się, jak kogoś nie ma na Facebooku, to właściwie to, czy on istnieje, czy nie istnieje. Ja mówię do Remiego, słuchaj, jest tam niedaleko, ja myślałem, że to w ogóle tutaj Londyn, a Berkhamsted, a też, że to tak jest 5 minut, a tutaj trzeba przez cały Londyn jechać, jest 10, 15 albo i 2 godziny. I mówię, zadzwoń do Doroty, umówcie się, bo ona ma kapitalne pomysły, jest bardzo twórcza i robi kapitalne rzeczy. No i potem Alek Wróbel zaprosił Remiego i mnie, żebyśmy wzięli udział w Festiwalu Poezji Słowiańskiej. To był 2017 rok, jesień. I wówczas po raz pierwszy przyleciałem do Anglii z Pawłem Szymańskim, który również ma swój udział w projekcie Remi & Falco, znakomity gitarzysta i harmonikarz, gra na harmonijce ustnej. I tak poznałem wtedy Dorotę i Piotra i zaprzyjaźniliśmy się. Piotr to mąż, co tam został, znakomity człowiek, przepiękny. Rafał, no Rafał jest z nami, o Rafale to nawet zapomniałem, bo on tak już właściwie to z nami jest zawsze, a też był z nami, robił taką turę po Polsce swoim pięknym, żółtym samochodem, woził nas i zawiózł nas do Krzywogońca,
gdzie Grażyna miała okazję poznać Remiego i Rafała. No, ostatnią osobą, którą w tym towarzystwie tutaj poznałem, nie wspomniałem jeszcze też o Wiktorii, no bo Wiktoria jak... Wiktoria, jak tutaj przyjechałem, to była takim skromnym, niewinnym dziewczątkiem, które wstydziło się wyjść na scenę, a dzisiaj przepiękna, młoda artystka, utalentowana, która nam towarzyszy, bardzo się z tego cieszę. No i jest jeszcze Piotr Zajder, który tutaj, którego poznałem 2 dni temu. Wyszedł z samochodu, mówi cześć. To wczoraj było. Mówi cześć, Piesiek, chodź, jedziemy, będzie fajnie. No i jest fajnie, naprawdę. Jest super, cieszę się bardzo. Przedstawiłem wszystkich, opowiedziałem historię, jak się tutaj znalazłem i jak moich przyjaciół poznałem. I teraz ja mam taki problem, bo muszę przeczytać wiersz, a moim czytaniem wiersz nie jest tak do końca fajnie, bo to jest tak, że jak się napisze wiersz, to potem nie do końca się potrafi go przeczytać. Ale w ubiegłym roku, w 2018, dostałem propozycję, żeby zająć się twórczością Przybyszewskiego i coś o Przybyszewskim napisać. Przybyszewski to facet, który miał w ogóle bardzo dziwny stosunek do kobiet. Ja próbowałem i do miłości, do uczuć, do tych spraw takich damsko-męskich. Ja próbowałem wejść w rolę Przybyszewskiego i napisałem taki wiersz, jeżeli pozwolicie. Kobieto, noszę twój obraz w sobie i bezustannie go tworzę. Czy jesteś wytworem mojej wyobraźni? Czy jednak może narodziłaś się w fizycznej postaci? Może tyś Ewa z żebra Adama stworzona i tak ze mną spleciona, że ty nie możesz być kobietą tylko, a ja już nie mogę być mężczyzną bez ciebie. Ja jestem sprawca, kreator równy Bogu. A jednak tak niepełny, tak rozdwojony, że żyć już nie mogę bez ciebie, bez mojej drugiej połowy. Kobieto, tyś jest samą naturą, twoją domeną instynkt, płodność, chuć i pożądanie, nasze ciała, materialne powłoki. To więźniowie duszy. Niech duch droczy się z materią, a materia walczy z duchem, a my zatraćmy się na chwilę w transcendentalnym szale rozkoszy. Kobieto, może ty jesteś Salome, uwodzicielska kusicielka pragnąca jedynie mojej zguby. Rozniecasz w kochanku ogień, skrywany głęboko sadyzm, nekrofilskie pożądanie. Ja pragnę twojego ciała. Ty zabierasz mi duszę. Raz z ciebie niewolnica, innym razem pani. Jestem androgyna. Szukam kochanki idealnej, bo szukam kobiety w sobie. Są dwie płcie w każdej istocie. Jest trochę ciebie we mnie, a mnie jest cząstka w tobie. Rozdzieleni cierpimy, tęsknimy za mistyczną pełnią, za duchową i fizyczną dwójjedną. Mój własny świat, cały mój kosmos, stworzony i oparty na chuci, pożądanie, rozum, dusza, w
walczą ze sobą wytrwale. Id, ego oraz superego. Kłaniam się, panie Freud. Niech pan się ode mnie uczy. Trochę się zagubiłem w tych papierach. Poczekajcie chwilę. Podpowiadałem. Teraz remi. Panie Rafale. Moje chłopaki. Startujemy. To miała być miłość do tekstu Wiesia Fołkowskiego. To miała być jak ocean wielka, ale łez starczyło ledwie na mokrą plamę. Miłość to miała być piękna i namiętna, ale zdrada jak łamacz lodów pokruszyła zimne serca. Miłość jak ocean miała być, lecz pękła namiętności wątła nić. Znak, że teraz ja jeszcze mogę jeden wiersz przeczytać, to ja przeczytam, jeżeli państwo pozwolicie. Opis ożywionej przyrody. W konarach starego dębu zakłada gniazdo szary ptak. Wyklują się młode na wiosnę. Wszak właśnie wiosną zwykł wykluwać się ptak. To nie jest żadna metafora. To zwykły opis ożywionej przyrody. Pod
drzewem piękna rusałka tańczy posa w wiosennych sasankach. Białe jej piersi dojrzałe wyjrzały jak zorze spod porannej mgły. Metafora? Nie. Widziałem raz kiedyś. W erotycznym śnie. Twoja twarz wtulona w poduszkę, rumiankiem pachnące włosy. Ty jesteś moją metaforą, a ja twój oksymoron. Dzisiejszej nocy wytrapałaś swoje imię na mojej korze mózgowej. O, taki zwykły opis ożywionej przyrody. Dzięki. No, mój to będzie ostatni występ. Mamy jeszcze Piotrka, naszego gościa specjalnego. No, ale muszę coś powiedzieć przed tą piosenką, ponieważ ona jest wyjątkowa dla dwojga osób na tej scenie, na tej widowni na pewno. Dobrze widzę, dobrze. Więc Irek i jego żona Beata upodobali sobie tę piosenkę. Chwalili się, że już 1000 razy odsłuchali na YouTubie. No to lepsza zapowiedź tu już niepotrzebna. Z okazji walentynek wszystkiego dobrego dla was i w ogóle dla wszystkich. I zaczynam. Z moimi opokami oczywiście. Jeszcze raz marzeń.
Ja jeszcze na chwileczkę, bo ja z tego wszystkiego zapomniałem anegdoty opowiedzieć. Która dotyczy właśnie tego, jak niedaleko spada jabłko od jabłoni. I nie zawsze w genach właśnie te różne takie nawyki przechodzą. Bo to jest historia pewnej rodziny, która zawsze na Wielkanoc gotowała szynkę. No i kiedyś się syn zapytał matki: mamo, dlaczego ty zawsze tą szynkę ucinasz z każdej strony po kawałeczku, te dupki takie odcinasz? Albo moja mama tak robiła. No i przy jakiejś tam okazji babci się pyta ten sam chłopiec: babciu, dlaczego ty tą szynkę, te dupki tak odkrawałaś zawsze, jak mama moja odkrawa? Albo moja mama tak robiła. A że prababcia jeszcze żyła, przy okazji zapytał wnuczek: dlaczego odcinałaś, babciu, te dupki od tej szynki, tak jak zanim ją gotowałaś? Albo mi się do garka nie mieściła. No i proszę Państwa, no nie uniknęliśmy pewnych jakichś takich potknięć technicznych w trakcie naszego dzisiejszego wieczoru, ale mamy teraz dla Państwa specjalną jakby nagrodę za te wszystkie nasze niedociągnięcia, taka wisienka na torcie. Piotr Zeidler, jego muzyka, jego ballady. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy jestem wisienką na torcie. Poradzę sobie bez. Jestem zaszczycony, że mogę dla Państwa zaśpiewać, a w ogóle jestem zaszczycony. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, że zaprosiliście mnie do Waszego zacnego gronu. Zaśpiewam Państwu kilka starych i bardzo starych moich piosenek. Życzę wszystkim sobie również dobrej zabawy. Nie można robić na niej nic. Od rana krąży po niej cięć, a dzieci płaczą. Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Znajdziesz tu tylko kurzy brud. Ulica mej młodości, ulica moich snów. Przyjaciół, nie ma wrogów, a dzieci głodne chodzą spać. Na mojej ulicy trzeba się bać. Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Znajdziesz tu tylko kurz i brud. Ulica mojej młodości, ulica moich. Fatna piosenka do pory roku, którą mamy dzisiaj, ale niech tam, powinienem zaśpiewać ją gdzieś, powiedzmy, na początku grudnia, ale wszak mam jeszcze zimę.
czerwieni się i złoci. Świerszcz naprawdę przestraszony. Biedak nie ma gdzie się schronić. Może w starej komodzie gdzieś wśród wspomnień polecie. Ciepłym i szalonym między ścianą a piecem wiecznie rozpalony jesień. Trzeba zmienić kurs, zanim przyjdzie mróz. Zanim przyjdzie mróz. Ciepły wiatr w twoich oczach przy chłodnym poranku. Ręce mocno zacierasz, stojąc na przystanku. Chętnie uciekłabyś stąd, gdzieś na koniec świata, słuchając muzyki świerszczy i czuć barwy lata, bo tu jesień. Trzeba zmienić kurs, zanim przyjdzie mróz, zanim przyjdzie mróz. I teraz, kochani, chciałbym, żebyście zaśpiewali razem ze mną banalne słowa. Zanim przyjdzie mróz, zanim przyjdzie mróz. Zanim przyjdzie mróz. Zanim przyjdzie mróz, 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 zanim przyjdzie mróz. Zanim przyjdzie mróz. Zanim przyjdzie mróz, zanim przyjdzie mróz, zanim przyjdzie mróz. Brawo dla pana. Bardzo dziękuję. Ja się boję na ciebie patrzeć. Nie. Bo jesteś zła. Ja się boję na ciebie patrzeć. No co ty? Bo jesteś zła. Twoje oczy jak lornetka w teatrze. Twoje oczy jak lornetka w teatrze ze szkła. Dlatego,
dlatego, że jestem za blisko. Jesteś zła. Jeśli uważasz, że za blisko jest wszystko, jeśli uważasz, że za blisko jest wszystko, odwróć szkła. Patrzę przez okno. A gdzie moja wokalistka? No, a ja sobie też. A złoty wiatr mruczy melodię słodką. Może byś zaśpiewała ze mną? Nie słyszę nic.
którego nie zagłuszy. W moim zwyczajnym, niewielkim domu są takie dni. Brawo! Brawo! Ja tutaj nie uważałem, że tutaj świetna dykcja koleżanki z publiczności, ale to wszystko, ta cała sytuacja przypomniała mi jedną anegdotę Aloszy Avdiejewa, któremu jedna pani pod wpływem przeszkadzała podczas koncertu. Ja wiem, że pani nie jest pod wpływem, ale tutaj... I strasznie bełkotała, wręcz nie do zrozumienia, przeszkadzając, jak próbował śpiewać i grać. I w końcu Alosza, troszeczkę zairytowany, nie wytrzymał i mówi do niej: ma pani tak świetną dykcję, że mógłbym pani powierzyć najszczerszy sekret. A może tą wokalistkę trzeba by zaprosić na scenę, co myślicie? Mamy połowę lutego, bez mała, w zasadzie to ludzie się kończy i nie długo wiosna. Mamy nowy nabytek jakiś, słuchajcie. Tędy, tutaj, tu. A ten nowy nabytek ma niedługo ze mną w kabarecie występować. O dobrze, nowy nabytek. Słuchaj, tutaj jest z tego, zapraszamy. No bardzo mi miło. Bierz mikrofon i śpiewaj, my tutaj się usuniemy. Proszę bardzo. A ja nie żadna pani Grażynka, proszę bardzo. Jestem. Ale nie idzieś, Maria, nic nie widzę. Dobry wieczór Państwu, może na początek. Ale coś bym miała zaśpiewać, jak niczego nie znam. A to była improwizacja, dokładnie. Nie graj na perkusji, to już będzie najlepiej. Błażej, ty tam nie klaskaj, nie? Jeszcze nie zaczęło. Słuchajcie, kochani, zaśpiewam teraz piosenkę o wiośnie, bo w zasadzie jesteśmy na przednówku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, spróbujemy się zabawić. Piosenkę napisałem wiele lat temu. Pomożesz. Spoko, tyle lat mam, nie ma problemu. Nie, bo nie masz tylu lat. Tak mi się wydaje. No ja mam. Zaczęło się ze dwa tygodnie temu długą kolejką przy trzepaku. Przebi śniegi przebiły się przez śniegi, słońce wyjrzało zza dachu. Sąsiad spod 13 na balkon wystawił kwiaty. Wystawił kwiaty. Głowę podniósł się do góry. Wiosenne zaczął tematy. Teraz będzie rock and roll. Wiosna idzie sąsiedziem. Co się leni się w głowach. Ulicami przechadzać się będą piękne panie na długi. Wiosna idzie sąsiedzie, niech nam idzie na studię. Czas pomyśleć o innych sprawach, chłodnym piwie za rogiem. Wiosna przyszła spokojnie, tak jak przychodzą w domu. Zostawiła za sobą zielonej trawy plamy. Zagrzmiało, zapachniało, zakręciło się w głowach. Zakręciło. Sąsiad spod 13 swą radość wyraził w słowach i razem. Wiosna idzie sąsiedzie. Zazieleni się w głowach. Ulicami przechadzać się będą piękne panie
spukłych nogach. Mama, mama, wiosna idzie, sąsiedzie. Wiosna idzie na zdrowie. Tu, tu. Czas pomyśleć o innych sprawach, chłodnym piwie za dole. I razem. Wiosna idzie, sąsiedzie. Zasilemy się w głowach. Ulicami przechadzać się będą piękne panie na smukłych nogach. Wiosna idzie, sąsiedzie. Idzie, sąsiedzie. Idzie na zdrowie. Czas pomyśleć o innych sprawach. Tego chcesz czy nie? Dziękuję bardzo. Całkowita improwizacja, przepraszam za... To nie było planowane pytanie. Za 5 minuty. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że ja się tutaj znajdę, ale jak zwykle musiałam tutaj wyleźć, nie? Ja nie mogę, ja po prostu nie wytrzymam, nie? Jak słyszę muzykę, no to już koniec. No i tak właśnie się odezwało. Ale ja nie wiem, czy to takie dobrze. Jak się oglądam jutro na Facebooku, to będzie lipa. Spoko, mąż ogląda, nie? Miałam być cicho. Nie byłam. Dobrze, to czy ja jestem jeszcze potrzebna? Zaśpiewam teraz taką troszeczkę smutną piosenkę. A uwielbiam nostalgię. Dobrze. A widać, nie? Jest taki hotel, co zwie się duchom, gdzieś w Tel Awiwie, wśród palm. Przeróżni ludzie zostają w nim, czasami miesiąc, czasami dzień lub dwa. Długi korytarz, pokoju sznur, w pokoju łóżko i stół. Widok na morze z zabrudnych szyb, gdzieś w dole uliczny zgrzyt. W hotelach takich jak ten, gdy czasem przyjdzie w nich spać, znajdziesz samotność i sen, miłość, nienawiść i strach. W hotelach takich jak ten, zmęczony czeka na świt i gdzie się w wagonach ma twarz samotny nikt. Sprzątałem dziś jedną z wielu nor, $300 for week. Kobieta płacze, bo zostawił ją mąż i poszedł gdzieś do pracy pić przez całą noc. I robi minę, jakby chciała mnie mieć, gdzieś wokół błysnęła łza. Butelkę whisky przykłada do ust, zmieniam ręczniki i nie ma mnie już. W hotelach takich jak ten, gdy czasem przyjdzie w nich spać, znajdziesz samotność i sen, miłość, nienawiść i strach. W hotelach takich jak ten, zmęczony czeka na świat i gdzieś w ramionach ma twarz samotny nikt. Thank you.
stoją w nim czasami miesiąc, czasami dzień lub dwa. I ten sam portier od wielu lat z uśmiechem otwiera drzwi. Dziś pod 30 zmarł pewien gość, porządny facet, lecz zbyt dużo pił. Słuchajcie, teraz zabawimy się w rytmie reggae. Tą piosenkę napisałem, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, nie wiem czemu. Aż nie wierzę, że jestem tu pierwszy raz z wami, nie? Czad. Czad trzyma końca. Czad, dokładnie. I yo, yo, yo. Wow. I je, je, je. I yo, yo, yo. W deszczu wszystko wygląda inaczej, inaczej płyną godziny. Ludzkie twarze bardziej naiwne, nikt jednak nie szuka, nie szuka przyczyny. A wszystkie koty są szare, niż z nami kogo zrzeszę. W deszczu wszyscy mokną tak samo, pan dyrektor, złodziej, poeta. Gdy pada deszcz, inaczej jest, dla jednych lepiej, drugich gorzej. I choćbyś chciał, nie schowasz się i zmoczy twoją dumną głowę. Gdy pada deszcz, dobrze wiesz, to tak naprawdę z mózgu robi wodę. I choćbyś chciał, nie schowasz się, tak to już jest. Siedząc w swoich mieszkaniach, użalamy się nad sobą i dalej robimy wiele złych rzeczy, popijając herbatę malinową. Gdy pada deszcz, inaczej jest, dla jednych lepiej, drugich gorzej. I choćbyś chciał, nie schowasz się i zmoczy twoją dumną głowę. Gdy pada deszcz, dobrze wiesz, kto tak naprawdę z mózgu robi wodę. I choćbyś chciał, nie schowasz się, tak to już jest. I teraz państwo. I jo, jo, jo. Jo, jo, jo. I je, je, je. Yo, yo, yo. Wszystkie koty są szare, nikt na nikogo nie czeka. W deszczu wszyscy mokną tak samo. W deszczu wszyscy mokną tak samo. W
deszczu wszyscy mokną tak samo. 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 Deszczu wszyscy mokną. I jo, jo, jo. I je, je, je. To było bardzo miło w kruszeniu. Dziękuję bardzo. A więc rzuć po prostu do tyłu. Słuchajcie, na koniec zaśpiewam piosenkę. Ja nie lubię rozmawiać o moich piosenkach, natomiast ta piosenka jakby to była pierwsza piosenka, z którą gdzieś tam zaistniałem. Do dzisiaj z Piotrem Małczycikiem tak wspieramy się o to, bo ja tam napisałem, że trzeba rozpalić w kominku ogień, a on zawsze mówił, że trzeba napalić w kominku ogień i do dzisiaj nie rozstrzygnęliśmy tego sporu, więc nie wiem, jak się, czy to napalić, czy rozpalić. Jak mi się przypomni, tak śpiewam. Miłe country, spokojne. Posłuchaj, jak szumi wiatr w okiennicach, jak drepta po liściach, jak rzuca się w ogrodzie. Posłuchaj, to chyba idzie zima, już widać ją na drodze, wszystko w krąg usypia. Przed nami długi zimowy czas i tylko Bóg jeden wie, jak długi. Trzeba napalić w kominku ogień, bo zgasł. Dzień przychodzi, noc odchodzi, albo odwrotnie. Już czas owinąć nasze myśli, by nie zamarzły zimą, by wiosną były świeże. Już czas owinąć nasze serca, przytulić je do siebie i zasnąć ciepłym snem. Przed nami długi zimowy czas i tylko Bóg jeden wie, jak długi. Trzeba rozpalić w kominku ogień, bo zgasł. Dzień odchodzi, noc przychodzi. Trzeba napalić w kominku ogień, bo zgasł. Dzień odchodzi, noc przychodzi. Taka historia. Dziękuję bardzo. Piękne. Niezwykle miłe. No dobrze. Ja mam właśnie, ja mam tą krótką pamięć i nie wiem, co dalej zaśpiewać. To ja zaśpiewam. Jeszcze raz? Kolejny. Zaśpiewam. Nie będę wkracał. Powtórzę tą piosenkę, bo jest dla mnie ważna. Nie można robić na niej nic, bo drak krąży po niej sieć, a dzieci płaczą.
ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Znajdziesz tu tylko kurz i brud. Ulica mojej młodości, ulica moich snów. Chodzą spać na mojej ulicy, trzeba się bać. Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miło nie chodź, moja miła. Znajdziesz tu tylko kurz i brud. Ulica mojej młodości, ulica moich snów. Zaśpiewam Państwu piosenkę i życzę Wam tego zakochania, nie wiem. No tego Wam życzę, bo niedługo wiosna, lato i będzie pięknie. I zapraszam do wspólnej zabawy. Letni wieczór nad ulicą już rozpięty. Chodzą ludzie dookoła, szary dym. Ja za barem przepisował uśmiechnięty. Naprzeciwko tym sączyłaś jakiś płyn. W twoich oczach była wielka tajemnica. Na szalone rendezvous, a we włosach miałaś wpięte pół księżyca. I w ogóle cała byłaś jak ze snu. Hej ty, w czarnej sukience, jakim prawem chcesz zawładnąć moim sercem? Hej ty, hej ty, hej ty, w czarnej sukience. Nie pozwalam tak spoglądać na mnie więcej. Przez łzy, przez łzy. W moim mieście czarodziejskie są dziewczyny, więc uważam, bo nie miną chwilę, dwie. A już padłeś jak oliwka do martini. Wytrawnego z kostką lodu gdzieś na dnie. Wtedy wszystko zawiruje przed oczami. I pomyślisz, jedno życie mamy wszak. I tej właśnie aksamitnej, jak aksamit, powiesz zdanie, które brzmi mniej więcej tak. Hej ty, w czarnej sukience, jakim prawem chcesz?
chcesz zawładnąć moim sercem. Refren jest niezmiernie prosty. Hej ty, w czarnej sukience, jakim prawem chcesz zawładnąć moim sercem? Końca. Bardzo dziękuję za wasze przybycie. Dziękuję naszym gościom za to, że byli razem z nami. Grażynko, bardzo dziękujemy, że przyjechałaś do nas z Polski i że mogliśmy cię tutaj gościć. To naprawdę był prawdziwy zaszczyt. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dorotę, bardzo proszę, animalki. Dziękuję. No i dla animalki też, dla Wiesia, który się bardzo przyczynił. Będziecie mieli szaleństwa w czasie czytania. No, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również naszemu kolejnemu gościowi specjalnemu, Piotr Cajgler. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze nam później na takim, jak ktoś będzie miał chwilkę zostać after party, ja mam jedno życzenie, takie piąta rano. Znaczy piosenka. Wiem ci, że masz życzenie. I jeszcze dziewiątej. No tak. Ale to już później, jak ktoś będzie miał ochotę zostać, to zapraszamy. Alku, bardzo ci, tobie również dziękujemy. Błażej, dziękujemy bardzo. Dziękujemy również Wiesiu Kałkowskim za to, że pomagał mi na pandemię. Remi Juszkiewicz, muzyka. Dziękujemy, Remi. Bardzo dziękujemy. Wikunia, bez ciebie po prostu most by nie istniał. Bardzo dziękujemy. Rafcio, nasz kochany akustyku, dokładnie, bez którego byśmy się tutaj pewnie wszyscy pogubili. Daniel Cichy, kamera, aparat, fotografia. Polecamy, naprawdę wspaniały, zawsze możemy na niego liczyć. Dziękujemy wszystkim pomocnikom, wszystkim osobom, które też wiemy, że Daniel przyjechał z Anią, tak? Ania? No, także bardzo dziękujemy. Daria. Daria, przepraszam, tutaj zagłuszają mnie tutaj na tej scenie. Ja sobie tutaj ten... Bardzo dziękuję w ogóle wszystkim, którzy pomogli mi w organizowaniu tego. Osobom z grupy teatralnej, właśnie Teatr Katarzys, dziękuję za pomoc, za pieczenie ciast. Monia, Grzesiu, bardzo dziewczyny. Mamy takie dwie siostry, które po prostu, no, kabareciarki niesamowite. Także i pięknie, wspaniałe, pieką tak samo zapraszam. Czy... Mam nadzieję, że wszystkich. I mojemu mężowi też chciałam bardzo podziękować. Jeszcze ze mną wytrzymuje i mnie wolno. I dziękuję wszystkim.
Drodzy Państwo, ale tego wszystkiego by niestety nie było i nie moglibyśmy się tutaj spotkać, gdyby nie Dorota Grudzińska-Pasik. Bo ona jest sprawczynią i prowokatorką i ona nas do tego wszystkiego zachęciła. I jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy dla Państwa być tutaj. Cieszymy się, że byliście z nami. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, że spotkamy się jeszcze wiele, wiele razy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bez was by tego nie było. Nie moglibyśmy czytać naszych wierszy, słuchać pięknych piosenek, ballad, bawić się, nie wiem. Bez was by tego nie było. Także zawsze, kochani, zapraszamy i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Spokojnej nocy, a zapraszamy jeszcze właśnie na... No, a teraz to już naprawdę koniec i teraz artyści idą, będą rozdawać autografy i pójdą do domu, chyba że ktoś ich na drinka zaprosi. No. Panowie nie znają tekstu, to ja też nie znam. A może? Może znają Państwo? Okej, nie mam grosika, dobra. Czekaj, może znajdę. No ale nie zapytaj. Ale mój mikrofon działa, czy nie działa? Nie słyszę, czy to słyszę. Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr. Są tylko
zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Żegnać się, co świt i wracać znów do ciebie, być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam. Zawsze tam, gdzie ty. No dobrze, było wesoło, koniec tego dobrego, teraz remi. Słuchaj, cmentarzem. Nie, najpierw zaśpiewam coś naszej wspólnej znajomej z Sieradza, Marii Duszki, tekst pod tytułem Jesień. Dałeś tu sygnał? A może zapomniałeś? No. Dobra. Teraz jest. Jesień tonie w deszczu i mgle. Nie opuszczasz moich myśli. Łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Ktoś powiedział, że nie można być zrozpaczonym, gdy się patrzy w niebo. Ja przez cały czas obserwuję chmury, gdy jesień tonie w deszczu i mgle. Bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam. Robi, co chce. Jak śmierć przychodzi i znika. Tęsknię, kiedy ty tak spokojnie czytasz książkę na balkonie, a jesień tonie w deszczu i mgle. Czuję się bezbronny ze swoją miłością. Drzewa, to co pozostało nam z raju. La, 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 la. Łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach, gdy jesień tonie w deszczu i mgle.
skończyłem. Dobra, Piotrek jeszcze zagra jedną piosenkę, ponieważ Rafał, nasz akustyk, musi wracać do domku. Musimy kończyć. Zapraszamy Piotra. Aż mnie korci, żeby kaczuszki zajął. La 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 la
czasami tylko w chacie okrzyk się wyrwie, tacie znów wódka za mną chodzi. Małusia stoi w ochylu, grąc za mną kończowi, gdyż masz obok tygodnia. Sprawdzaliśmy to z bratem, nie widać, a za tatem duda podąża co dnia. A na łata też rzędy kliniki, piekło rzędy wyszła, tak jak kutusza. W wyniku tych analiz, u taty to realizm, a u innych haluzmo. Więc cieszmy się szczerze, myślą o charakterze prostym naszego taty. Zwłaszcza, że za nami wyszła z wieczorami, myślić te małe drzwi. Ej, nie ma rady na to, choć i wódka za tato, taka zbrodnia płyta. Na przecie to chlebna, a za nim odpłyta, lepta sobie spłyta. Chyba muszę kończyć, bo zaczynam śpiewać piosenki o wódce, a na pisanie nie mam. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy po wieczorku muzyczno-poetyckim Biblioteka Zagubionych Memuarów. Wspaniały wieczór, w którym uczestniczyli wspaniali artyści. Bardzo dziękujemy za ich przybycie. Ja, kochani, chciałabym tylko powiedzieć, że od ponad 4 lat właśnie na tej scenie odbywają się spektakle, zarówno te poetyckie, tak jak właśnie dzisiaj, jak i spektakle, które tworzymy z naszym teatrem Katarzys. Bajki, ale też i spektakle, które zatrzymują, którymi my pragniemy zatrzymać i zaprosić właśnie Polonię mieszkającą tutaj na obczyźnie w Anglii, na naszą widownię. Mam ten zaszczyt być dyrektorem tego teatru, współpracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy nie tylko są aktorami w naszym teatrze, ale są przede wszystkim przyjaciółmi, z którymi co niedzielę spotykamy się na warsztatach, na próbach, które trwają bardzo różnie, zazwyczaj około 6 godzin, abyśmy mogli pracować nad kolejnymi projektami. Bardzo jestem dumna, że mogę tutaj być i robić właśnie to, co robię, spotykać się z naprawdę wspaniałymi ludźmi. Bardzo dziękuję i zapraszamy na naszą widownię Teatru Katarzys w Dunstable.